Słuchajcie, muszę wam o czymś opowiedzieć, bo to jest tak śmieszne, że nie mogę. W ogóle nie mam jeszcze makijażu, ale trudno. Słuchajcie, zebrałam wszystkie rzeczy na zdjęcia i tak dalej, spakowałam się. I okazało się, że no i spakowałam się i tak dalej, podjechałam po moją mamę, bo ona będzie mi pomagała właśnie te zdjęcia robić. I jechałam całą drogę z otwartym bagażnikiem. Naprawdę, ja się z siebie tak śmiałam i najlepsze jest to, że ja się w ogóle nie zorientowałam, dopiero moja mama mi powiedziała. Tak więc mój ogar jest mistrzowski, ja po prostu nie mogę. Ja czasami się zastanawiam, jak serio udało mi się przeżyć te 29 lat. Bez żadnego większego uszczerbku na zdrowiu, bez jakichś większych miszmaszów w życiu i tak dalej. Masakra. No dobrze, ale mam już wszystko spakowane, czekam właśnie na mamę, bo poszło odebrać przesyłkę z firmy kurierskiej, bo wczoraj oczywiście nikogo nie było w domu, więc prosiła, żebym ją dzisiaj przywiozła. No i jedziemy, słuchajcie, dzisiaj robić zdjęcia na powietrzu, w plenerze. Mam specjalny statyw na... Co się dzieje? Mam specjalny statyw na tła, mam różne tła materiałowe tym razem, także wydaje mi się, że zdjęcia wyjdą ładnie. Jest przepiękna pogoda, ja celowo się w domu jeszcze nie malowałam, bo wzięłam wszystkie kosmetyki ze sobą. Wzięłam nawet żelazko, słuchajcie, także pokażę wam później ten zestaw, bo jest imponujący. I w ogóle najlepsze w tym wszystkim jest to, że jestem w koszulce od piżamy dalej. Dobra, biorę ostatnią torbę i idę. Jestem właśnie na działce w pierwszym outficie. Zaraz pokażę wam, jak w ogóle wygląda cały ten, to tło, które rozłożyłam. Najśmieszniejsze jest to, że cały czas zwiewa je wiatr, więc jest to dosyć trudne, ale no dobra, chodźcie ze mną, pokażę wam. Kasia, bo spadło. Tak? A co, dobrze? Dobrze, no. Pierwszy raz od 30 lat mi powiedział Januszku. Ciekawe. Nieraz ci tak mówię. W ogóle bo wiesz, to jest opór szmaty. Aha. I trzeba to do krzaczka? Tu do krzaczka z tej strony, a czekaj, tam zobaczę, gdzie tu był. Może do tego. No. Dobra. Jak mówisz, jest dobry? No dobry, dobrze wychodzę. Siedzę właśnie na mojej konstrukcji. Tutaj to jest na statywach, tak strasznie wieje. Ale stwierdziłam, że muszę dzisiaj zrobić te zdjęcia do końca. Tam sobie ustawiam statyw. I właśnie jestem w kolejnym outficie. Zaraz wam go pokażę, bo serio nawet nie spodziewałam się, że te rzeczy, które wczoraj przerobiłam, wyjdą tak fajnie. I właściwie wzięłam wszystkie, które wczoraj przerobiłam po prostu tutaj do sesji. Mam na sobie tą wczorajszą koszulę, dlatego że to jest ten sam dzień i tak jak mówiłam wam we wczorajszym vlogu, dogrywam właśnie te przeróbki. Słuchajcie, w związku z tym, że dzisiaj mam troszkę pracowity dzień pod kątem właśnie zdjęć i tak dalej, to postanowiłam, że nie będę wam jako tako pokazywała tych przeróbek, dlatego że każda z nich będzie polegała dosłownie na skróceniu danej rzeczy. I zacznijmy sobie od tej polówki, ja ją przerobię dokładnie identycznie jak tą, którą przerabiałam z Lacoste. Dalej mam dwie koszule, takie w stylu babcinym, to są takie koszule vintage, bardzo vintage i to nie wygląda dobrze, ale uwierzcie mi, że jako crop top będzie to miało potencjał, więc to jest pierwsza rzecz. To jest w ogóle koszula, z której faktycznie wszyscy się śmieją, jak ją tylko widzą. Kolejna na krótki rękaw, zobaczcie na ten wzór. Ale ja w niej serio widzę potencjał. I wydaje mi się, że po przeróbce też będzie wyglądała dobrze. I zobaczycie oczywiście wszystkie te rzeczy w dzisiejszych zdjęciowych takich stylizacjach, które sobie ułożę na zdjęcie, dlatego przerabiam je już dzisiaj. Dobra, idę wam pokazać, jak to wygląda. Ja jestem w kolejnym outficie. Później wam opowiem, co się przed chwilą zdarzyło, bo nie wiem, to chyba nie jest mój dzień, ale o tym później. Zobaczcie. Tak to właśnie wygląda. Także śmiesznie, bo tak wygląda to za kulisami, a później takie śliczne zdjęcia powstają. No ale tak, tutaj mam dwa prześcieradła zawieszone kolorowe. Ale fajnie się akurat złożyło, że one są w tych kolorach, w których ja potrzebuję, żeby były. Dlaczego? Dlatego, że słuchajcie, zmieniam feed na Instagramie. Od dzisiaj już będą pojawiały się zdjęcia różowo-niebieskie. Do tej pory były tylko niebieskie, ale teraz stwierdziłam, że chcę coś zmienić.
Więc tak jak mówiłam, za chwilę będzie padać. Ja jeszcze chcę ponagrywać na TikToka. Na szczęście wszystkie outfity już sfotografowałam, więc teraz tylko TikTok i mam nadzieję, że uda mi się zdążyć przed deszczem. Dobra, udało mi się zrobić w sumie wszystko, co chciałam, i też TikToki, i dalej nie pada. Także ja teraz to posprzątam i później sobie jeszcze stąd do was pogadam, ale patrzcie, jak to śmiesznie wygląda. Tutaj są oczywiście wszystkie rzeczy rozwalone, ale... dobra. Muszę wszystko pochować oczywiście. Are you mad at me? Are you picking another fight? I've been up all day, I've been up all night, going out my way, running around, trying to make it right. Now I feel you slipping through my hands, 'cause you'd rather find me than understand, and you'd rather cancel than make a plan. When you stand there looking at me, do you see a future with me? Miałam nawet żelazko ze sobą. Posprzątałam wszystko, wyrobiłam się przed deszczem, jeszcze nawet nie pada, ale będzie na 100%, dzisiaj lało. Mam nadzieję, że jutro będzie pogoda. Jestem umówiona właśnie jutro też z przyjaciółką, ze znajomymi na tej działce. Chcemy nawet zrobić może jakieś ognisko czy coś takiego. Więc mam nadzieję, że jutro będzie względnie dobra pogoda. Ogólnie wspominałam wam już wcześniej, że tak teraz fit, słuchajcie, na Instagramie będzie różowo-fioletowo-niebieski. To są takie moje trzy przewodnie kolory. Tego póki co będę się trzymała. Powiem wam, że ja byłam bardzo zadowolona do tej pory, jak to wyglądało, jeśli chodzi o mój, jeśli chodzi o tego Instagrama, bo ja dodawałam tam właśnie taki niebieski fit. Właśnie nie zaczęło mi się nudzić, tylko byłam taka zbyt ograniczona. No i zaczęłam się zastanawiać, w ogóle niebieski wziął się stąd, że to jest mój ulubiony kolor, taki właśnie baby blue. No i zaczęłam się zastanawiać, jak ewentualnie mogę to urozmaicić, żeby też mi się podobało, a że kocham różowy i fioletowy, no to powstanie taki miszmasz, ale dalej będzie to w takiej konwencji pasującego do siebie po prostu fitu. Więc no cieszę się, to są takie, wiecie, głupoty związane z pracą influencera i tak dalej, ale serio się cieszę. Dzisiaj też na Instagramie poproszę was wieczorem o to, żebyście zadawali mi pytania związane z pracą influencera, związane z nagrywaniem na YouTubie i tak dalej, jeżeli jesteście czegoś ciekawi, jak to wygląda u takich mniejszych twórców, to zadawajcie mi te pytania. Możecie też tutaj w komentarzach pod filmem, ale najlepiej było właśnie na Instagramie. Tak więc to jest też dobry moment, żeby przypomnieć wam o tym, żebyście zaobserwowali mnie na tym Instagramie. Możecie zadawać pytania, ja planuję dla was nagrać taki bonusowy filmik z różnego rodzaju odpowiedziami. Pomysł wziął się stąd, że ostatnio pisały do mnie trzy osoby, jakby jednego dnia. Rzadko mi się tak zdarza, żeby wiecie, jeden, jakby trzy osoby, trzy wiadomości jednego dnia i wszystko dotyczy tego samego tematu. Mianowicie pytały, jak, jedna osoba pytała, jak zacząć nagrywać na YouTubie, druga pytała właśnie o perspektywy finansowe i tak dalej. Ja starałam się im odpowiedzieć, oczywiście na Instagramie, ale stwierdziłam, że może faktycznie więcej osób będzie taki temat interesował. No więc coś takiego dla was przygotuję. Ja będę się zaraz zbierała, część rzeczy już zaniosłam do samochodu. Muszę tutaj wszystko zamknąć, bo to jest w ogóle działka moich rodziców. I właściwie ja bywałam tutaj bardzo rzadko, ale ostatnio mam bardzo dużo planów związanych z nagrywaniem i z tą działką. To też się wiąże z tymi tłami, które właśnie przed chwilą zobaczyliście, bo mam w planach też nagrywać tutaj właśnie na takim jednolitym tle, ale właśnie żeby to nie było w domu, tylko wiecie, żeby coś po prostu innego się działo. Zobaczę tylko, jak będzie z hałasami, bo to jest jedyna rzecz, której się obawiam. Jeżeli chodzi o jakieś tam kosiarki, stukania i tak dalej, wiadomo, że nie zawsze ktoś tutaj kosi, ale no, mimo wszystko są tu jakieś drobne hałasy. Zobaczę też, jak to będę montowała, czy w ogóle mnie na przykład teraz słychać, ale wydaje mi się, że nie będzie chyba większego problemu. Możecie jeszcze teraz zobaczyć, jak wyglądają moje brwi po tej laminacji. Czekajcie, nie wiem, jak się ustawić, żeby to było dobrze widać. Muszę chyba tutaj wyjść bardziej do światła. Okej, chyba teraz jest w porządku. Ogólnie wczoraj byłam w połowie pomalowana, dosłownie, na tamtym vlogu, to było tak śmieszne. Nie widać tego aż tak bardzo, ale ja byłam pomalowana tutaj, a czoło i oczy miałam zostawione. No i tak występowałam przez cały vlog.
Tak więc te brwi wyglądają w ten sposób. Ja chodzę do konkretnego miejsca w Bielsku. Dodawałam chyba nawet wczoraj je na Instastory. Jestem zachwycona tym, jak to po prostu wygląda, jak brwi w ogóle zmieniają całą twarz. Oczywiście to jest taki efekt na świeżo. One są teraz jeszcze dosyć ciemne, one będą jaśniejsze docelowo. Na tym mi też zależy, bo ja nie czuję się jakoś super w takich ciemnych brwiach. Kiedyś to lubiłam, ale teraz zdecydowanie bardziej, tak jak mówiłam wczoraj, wolę bardziej naturalny look. Słuchajcie, w tej sekundzie, jak zamknęłam furtkę i stąd wychodzę, zaczyna padać. Także uciekam szybko do samochodu i jadę do domu. Zapomniałam jeszcze wam powiedzieć, co mi się przydarzyło na działce, bo to jest tak strasznie głupie. Ja ogólnie bardzo boję się jakichś insektów, owadów i tak dalej. To jest chyba mój największy lęk. Ja serio dużo potrafię przełamać, jeśli chodzi o lęki, fobie i tak dalej, ale tego no nie jestem w stanie. I ciągle latał taki trzmiel na tej działce i w pewnym momencie tak strasznie blisko mnie przeleciał. Ja w ogóle gdzieś uciekłam. To było wtedy, kiedy miałam te kucyki, ja wtedy się do was odzywałam. I wyobraźcie sobie, że ja skończyłam te zdjęcia i tak dalej, poszłam sobie do domku zmienić outfit, rozplotłam te kucyki i okazało się, że ten trzmiel zaplątał mi się w kucyki. Myślałam, że dostanę zawału, serio, najgorsze jest to, że ten domek nie jest duży i ten trzmiel za bardzo nie miał stamtąd jak wylecieć. Byłam bliska, dosłownie czekałam najpierw jakieś 3-4 minuty. Byłam później bliska poproszenia jakiegokolwiek człowieka pierwszego spotkanego, żeby po prostu pomógł mi wziąć tego trzmiela z tego domku, ale ostatecznie on wyleciał. Ale nie wiem, czy to jest mój dzień. Niby dużo zrobiłam, ale mam jakieś takie dziwne, pachowe sytuacje. Przypomniałam sobie jeszcze swoją drogą, że muszę jechać na pocztę, także jeszcze nie jadę do domu, jadę na pocztę, ale super się uwinęłam, bo właśnie zaczyna padać. Także idealne wyczucie czasu. Mam już deszcz na szybie, ale wyjechać stąd to jest po prostu, ta droga jest cudowna. Ja serio kocham takie drogi. Może nie tym samochodem, ale jak mieliśmy Jeepa, to serio lubiłam. Przyjechałam do męża na kawę, do pracy. Co? Nie nagrywam twojej twarzy, spokojnie. Ile ty słodzisz? 2,5. Aha. Mam nadzieję, że dostanę chociaż on w czystym kubku. Jest czysty, umyłem go przed chwilą. Dobrze. Mogę cię pokazać, czy nie? Możesz. Jesteś trochę brudny, ale to nic. No, w pracy jest to. No. To jest w ogóle zbyt warsztat. Potem tak tylko wam szybko pokażę, ale nie mogę pokazywać wszystkiego, no bo tutaj są auta klientów, ale pokażę wam nasze auto. To jest nasz samochód, ten niebieski. To jest auto, które robimy na wakacje. Jeszcze nie ma podłogi. Nagrywasz? Tak. Posrało cię. Taki nasz prosiaczek to jest. No, ale będzie na wakacje. Brakuje paru elementów. Patrzcie, jak się rozpadało. Właśnie wracam od Zygi, jeszcze jadę na tą pocztę i do sklepu. Może wstąpię teraz albo później, zobaczę. Chyba teraz nie chce mi się aż tyle razy wychodzić z auta, bo serio bardzo pada. Dobra, biorę tą przesyłkę. Mam też z tyłu parasol. Właśnie mi się przypomniało, także biegnę szybko na pocztę i chyba faktycznie wstąpię do sklepu, bo później nie będzie mi się chciało prawdopodobnie już wychodzić z domu. Słuchajcie, jest kolejny dzień. Wstałam dzisiaj o 6 znowu, znaczy dokładnie 5.55, także kolejny dzień się udało. Wczoraj się nie pożegnałam, bo myślałam, że będę coś jeszcze dogrywała wieczorem, ale szczerze byłam padnięta i odpoczywaliśmy po prostu w łóżku. Jeszcze zrobiłam kolację, chillowaliśmy, później jeszcze byliśmy na małej przejażdżce. No i tyle. Także żegnam się teraz z wami i do zobaczenia jutro. Buziaki.